Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnej prezentacji zbiorów Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi z cyklu o kolekcji Subiektywnie. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Państwu pracę Jerzego Krawczyka, Okno 1. Jest to jeden z 7 obrazów tego artysty w kolekcji malarstwa galerii i na pewno jeden z najbardziej intrygujących. Powstał w roku 1965. Wówczas to artysta zaczął malować obrazy wieloznaczne i wielowątkowe, które sam nazywał kompozycjami przestrzennymi i które wyrażały jego stosunek do współczesnego świata i sztuki. Artysta cytował różne fragmenty rzeczywistości. Często były to reprodukcje dzieł mistrzów malarstwa, ramy obrazów, druki. Wzorował się przy tym na stylistyce kolażu i jarmarcznych dekoracji. W tych obrazach, w obrazie, artysta prowadził swoistą grę z światową historią sztuki przy jednoczesnym ukazywaniu z ironią i sarkazmem dramatów współczesności. Urodził się w roku 1921 w Łodzi. Jako 14-latek rozpoczął naukę w łódzkiej prywatnej szkole rysunku i malarstwa Szczepana Andrzejewskiego. W 1938 roku otrzymał stypendium miasta Łodzi, a następnie wyjechał do Austrii w celu doskonalenia artystycznych umiejętności w Akademii Wiedeńskiej pod kierunkiem profesora Wolfganga von Kaltenbacha. W czasie II wojny światowej przebywał w niewoli w Dortmundzie. Po powrocie do Łodzi w 1945 roku swoje prace wystawił w Miejskiej Galerii Sztuk Plastycznych, tutaj w Parku Sienkiewicza, i został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. Następnie podjął studia w Łódzkiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w pracowni malarstwa Leona Ormezowskiego, który jednak szybko przerwał na skutek odgórnego zarządzenia odbierającego studentom przywilej przynależności do związków twórczych. W 1947 roku rozpoczął pracę jako rysownik w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie zatrudniony był do końca życia. Kompozycja Okno 1 jest zamknięta w dwóch szerokich dębowych ramach, ścieśniających przestrzeń całej sceny i wzmacniających złudzenie głębi. Odgrywają one w tej kompozycji rolę witryny, barowej ramy okna, w środku którego siedzi palący cygaro, szef kuchni Jerzy Krawczyk, w towarzystwie pięknej, rudowłosej, znudzonej życiem kelnerki, barmanki. Krawczyk wielokrotnie na płótnach przedstawiał swój wizerunek. W tym obrazie możemy zobaczyć jego autoportret dwukrotnie. Powtórnie widzimy twarz artysty w karcie win, która wzbogacona jest także dopiskiem „Szef kuchni Jerzy Krawczyk poleca się na przyszłość”. Ten obraz w obrazie jest niedosłownym cytatem z fragmentu jednej z najsłynniejszych prac Edwarda Hoppera „Nocne marki” z 1942 roku. Krawczyk uwspółcześnił tę scenę, przedstawiając własną wizję tego amerykańskiego dzieła. Zamienił miejscami postaci kobiety i mężczyzny siedzących przy barze w nowojorskim lokalu. Obraz Hoppera uderza melancholią i zobojętnieniem. U Krawczyka widoczne jest znudzenie i apatia bohaterów. W hopperowskim barze palący papierosa mężczyzna, ubrany w granatowy garnitur, popija kawę z niewysokiego kubka, podobnie jak zamyślona rudowłosa kobieta podpierająca się o blat barowy. W obrazie łodzianina sam artysta, ubrany również w ciemny garnitur, podpiera się o bar paląc cygaro, a kobieta ze znudzenia próbuje obgryzać paznokcie. Przed bohaterami Krawczyka nie stoją kubki z kawą, ale wielka misa z rosołem z diablotką i złowieszczo spoglądającym tłustym rosolim okiem oraz jajko podane na miękko w kieliszku z podobnie spoglądającym na widza okiem. Krawczyk umieścił na płótnie wiele napisów i sentencji, które miały dodatkowo podkreślić czarny humor, ironię płynącą z tej pracy. Między innymi: takie są naszej firmy, sposoby intymne, że ciągle się odgrzewa, a zawsze jest zimne, prócz wódki. Nawet nic nie konsumując, wyjdziesz radosny. Remanent, najbliższy lokal gastronomiczny w remoncie. Od 13 do 16 godziny przerwa obiadowa. Jest też hasło bardziej wzniosłe, jak znany cytat z fizjologii smaku albo medytacji o gastronomii doskonałej francuskiego prawnika, polityka i pisarza Jeana Anthelma Brillat-Savarena. Los narodów zależy od sposobu, w jaki się odżywiają. Henryk Anders o tym płótnie napisze później. Epizodyczna scenka z odwiecznej komedii ludzkiej, nie wymagająca spięć dramatycznych. Krawczyk raczej pokpiwa niż szydzi.
Między innymi tym obrazem w 1967 roku artysta reprezentował Polskę na 9. Międzynarodowym Biennale Sztuki w São Paulo, na którym jego talent został dostrzeżony przez brazylijskiego krytyka Igo Aulerę. W swojej recenzji z Biennale Aulera podkreślał, iż u artysty chaotyczne rozmieszczenie przedmiotów pozornie bez sensu i związku jest z góry obmyślone po to, by dzieło sztuki stało się przedmiotem estetycznym. Właśnie w tym celu zawiesza na pozornej ramie elementy należące do techniki kolażu, jadłospisy, obwieszczenia i dzięki temu tworzy fałszywy ready-made, rzecz gotową. W ten sam sposób wprowadza kiedy indziej postać centralną i elementy uzupełniające. Trywialność życia codziennego, przerost reklamy, integracja jednostki w społeczeństwie. Oto są tematyczne preteksty twórcze Jerzego Krawczyka. Malarstwo artysty było wynikiem silnych przeżyć, emocji i osobistych przekonań. Jak sam pisał, to wszystko, co zostało nie tylko pomyślane, lecz i przeżyte, nie może pozostać całkiem obojętne. Artysta musi zawsze oprzeć się sam na sobie i nadać wartość temu, co dostrzega i w co wierzy. Jerzy Krawczyk zadawał współczesnym pytania, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, jakże aktualne również dzisiaj. Zakładał przy tym, że malarstwo inspirujące się wielowiekowymi doświadczeniami pozwala unaocznić pewne aspekty rzeczywistości bardziej niż jakakolwiek inna forma przekazu. I trudno się z artystą w tym nie zgodzić. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.